Siemanko, jestem Lucek, to jest tuning w GTA Online. Będziemy tunigować dzisiaj nowy, najnowszy samochód. Jest to braciszek tego tutaj poczciwego Adera, którego bardzo lubię z wyglądu. Taki mam sobie tuning w tym Aderze. Szkoda, że nie wysuwa się tutaj z tyłu spoiler, no bo jest to Bugatti Veyron, tak, z rzeczywistości. A teraz będziemy tuningować sobie Bugattiego Chirona. Tak się czyta, czy Chiron, Rayon. Jest on do kupienia u Benego, tylko i wyłącznie. Dziwne, co nie? Kuźwa, no, kosztuje 1 440 000. Nie wiem, czy mi starczy kasy, aby kupić do niego ulepszenie, bo podejrzewam, że będzie kosztowało 1 440 000 samo ulepszenie. Czyli to plus, oh my god. Może okazać się, że nie będę miał kasy na ulepszenie i wtedy stuninguję go normalnie, tak w normalnym warsztacie. Albo chociaż pokażę wam opcje tuningowe, no masakra, nie wiem co zrobić, no. No kupię, no zobaczymy, najwyżej kupię szarka jeszcze dodatkowo. No kurczę, no trzeba zrobić ten tuning, dobrze, kupimy Selin. No, weźmy do Eclipse'a, okej. Okay. Kupuję go ze względu... W sumie z jednego względu. Nie mogę patrzeć na wasze tuningi, na tuningi ludzków z mojej ekipy. Różowy samochód ze spoilerem takim, że pod wiaduktem ledwo się zmieści. Nie wiem, czy ten spoiler można zmienić, czy można go wymienić, czy wstawić inny. Wolałbym wstawić inny, bo u wszystkich widzę właśnie ten sam jeden. Boję się, że nie będzie można go zmienić. Kurde, no jak nie będzie można, to będzie tragedia po tym ulepszeniu. No ale zobaczymy, jest on tu? Znaczy w sumie jeszcze nie ma, bo jeszcze nie dostałem powiadomienia, że on tutaj jest. Nie mogę patrzeć, muszę jakoś swój tuning zrobić. Poza tym auto z wyglądu podoba mi się, fajne ma kształty. Będzie to drugi Bugatti w moim garażu. No i taka wiadomość dla was, testowałem sobie na lotnisku już z ludzkami prędkości, jakie osiągają te oba samochody i ten Ader w stosunku do tego nowego trufla wcale nie jest jakiś wolniejszy. Przyspieszenie ma może troszeczkę gorsze, ale jeśli chodzi o prędkość maksymalną, to jest to zupełnie to samo. Nie wiem, czy już się tam pojawi w tym garażu. Możemy sobie wjechać, ale wątpię. I wygląda sobie tak w garażu. Boję się, że ten tunik będzie za drogi dla mnie. Może będę musiał coś szybko zarobić, jakąś kasę, nie wiem, coś sprzedać, może jakąś inną furę, ale kurczę, już nie mam żadnej fury do sprzedania, no cholera. Dobrze, weźmy te dwa samochody obok siebie, jednego trufla i drugiego trufla. Jest Nero, nazywa się Nero. Ciekawe czemu. Jak ten program do wypalania płyt, jak ten, co spalił Rzym. Podobne są, no nie? Z kształtu, można powiedzieć, tak? Jak się patrzy, tak od przodu. Z tyłu, no już zupełnie inny świat, tak? Zobaczcie sobie ten tył, zobaczcie sobie ten tył. Praktycznie dwa różne samochody. Może nawet dyfuzor się nie zgadza z tego, co widzę. No, tutaj też inny dyfuzor, taki zaokrąglony, tu taki jakby wyrwany z jakiegoś dinozaura. Tak? Tak to sobie wygląda z góry. Zaraz sobie zobaczymy środek. Tutaj jeszcze popatrzymy, nie popatrzymy na środek, bo... Albo popatrzymy. Pyk. No i ten środek wygląda sobie tak. Nic jakoś tam super nadzwyczajnego, ale coś tam sobie jest, nie? Ten środek tutaj już wygląda ciekawiej, tak? Wyposażenie wygląda ładniej. No i będzie trzeba jakoś to stuningować. Mam nadzieję, że da się fajnie go zrobić. Na razie sobie nie pojeździmy. Co do osiągów, tutaj chyba nie ma co się zbytnio wypowiadać, bo powiem wam, że te samochody supersportowe są na takim samym poziomie. No był tam jeden problem z progenem, tak? Czyli jak on się tam nazywał, RE7B, którego sprzedałem, był paskudny. To miał tego buga ze spoilerem, że jak się mu zainstalowało spoiler... Wow, tu mamy ruchomy spoiler, ale zajebioza, no nie, zajebiście. No, ale wracając do RE7B, to tam mieliśmy tego buga, że samochód jechał 180 mil na godzinę. To był jeden taki wyjątek, kiedy samochód naprawdę odstawał od reszty, a resztę tych samochodów supersportowych to w miarę tak samo. Mogą się ewentualnie troszeczkę różnić pod względem przyspieszenia i prowadzenia, tak? No, prowadzenie tutaj jest chyba najbardziej istotną rzeczą w tych samochodach, bo no na tym powinniśmy się skupiać właśnie przy wyborze jakiegoś auta. A z tym prowadzeniem to ja się mogę wypowiedzieć zupełnie subiektywnie, no bo co, no, mi się fajnie jedzie tym autem, no to tobie też pewnie będzie się fajnie jechać, no i tyle.
Na razie jest spoko, zauważyłem, że zawieszenie jest sztywne, no ale jest to samochód super sportowy i raczej nie ma co tutaj za wiele wymagać, tak? Patrzę mniej więcej jak skręca. Dobrze trzyma się drogi, widać, że przy skręcaniu jakby tak zwaniał. Lepiej się, no całkiem nieźle się trzyma, muszę przyznać. Chociaż jadę nim dopiero od niecałej minuty, albo od minuty. Trzeba by było nim dłużej pojeździć. Możemy sobie zobaczyć ten środek. Tak, wygląda to w ten sposób. Może posłuchajmy, jak brzmi. No tak normalnie, nie? Grunt, że nie brzmi jak 90% wszystkich innych samochodów w GTA, jest całkiem w porządku moim zdaniem, zwłaszcza tych supersportowych. No i ten wysuwający się i reagujący na hamulec spoiler, to jest miła rzecz. Mam nadzieję, że będzie można go zachować po ulepszeniu w Ubenego, tak? Bo jeśli nie będzie można, to ja bym chciał wywalić to ulepszenie. No ale specjalnie dla was sobie sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Let's go! A, to nie tutaj. Tutaj. Boję się, że mi nie starczy kasy na ten tuning. Coś czuję, że... I oby to ulepszenie, no kurde, żeby to tylko kupić. A co z resztą? Jak ja mam resztę kupić? Dobra, sprawdźmy jedną rzecz. Bo moment, bo możemy już standardową wersję dość mocno ulepszyć. Ale właśnie nie wiem, czy... Ha! Nie wiem, czy ja chcę ulepszyć. Ha. Tutaj już możemy sporo teraz zmienić, tak? Zobaczcie. Czy my musimy ulepszać za 600 tysięcy? No 600 tysięcy jeszcze mnie stać, ale czy dalej będzie mnie stać, jak to wszystko kupię, żeby kupić jakieś tam dodatkowe ulepszenia? Rockstar, nie zrobisz mnie w bambuko. Może jednak trochę zrobisz, bo jestem ciekawy, co tam jest. Lakierowanie, progi możemy zmienić, czyli takie standardowe opcje dosyć, no nie? Czy po ulepszeniu będę miał dużo opcji do wyboru też? Czy też nie? Raz się żyje. 86 tysięcy. No ale zobaczmy na zmiany. Czyli tak, nie mamy tutaj lusterek. Nie wiem, czy wcześniej były, czy nie były. No kurde, teraz nie wiem, będę musiał sobie na nagraniu zobaczyć. Mamy bardzo fajne felgi. Z pomarańczową kreską. Spoko. No i pojawiły się nowe rzeczy. Możemy zmienić spoiler? Jest, coś jest. No kuźwa, to czemu wszyscy brali ten? Jakąś taką ławkę wielką. A ja bym chciał standardowy, nie mogę? Nie mogę, bo kurde, zobaczcie, jego już tu nie ma. No nie ma tego spoilerka fajnego, wysuwanego. Łe, to nie ulepszajcie, kuźwa. Patrzcie, co tu się dzieje z tym samochodem. Tu jakieś... Tandeta, straszne. Teraz wygląda jak Veneno bardziej. Ojej, no chciałem taki zgrabny, fajny spoilerek, no tylko 13 tysięcy! Zaraz będę musiał jakieś auto sprzedać albo coś. Skąd ja tyle kasy wezmę teraz, na teraz? 3 tysiące, nie. Dobra, zobaczmy co tu jeszcze. Dach z włókna, 700 dolców, może być. Nie stać mnie na tuning. Oznaczenie. 30 tysięcy za oznaczenie! My God. Ojej. Nie wiem co wybrać. Chyba same napisy takie wybiorę, takie jakieś akcentowe. Albo dupa, nic nie wybiorę, wolę bez. Reflektory. No powiem wam, że reflektory są naprawdę bardzo fajne. Z tym, że standardowa wersja tego trufla też wyglądała spoko. Moim zdaniem. Wcale nie trzeba tutaj kupować tego ulepszenia, bo nie, pancerz to ja w ogóle nie mam na to kasy. Zderzaki przednie, jak mnie już stać tylko na lakierowanie, co ja się tutaj... No patrzcie, tutaj można, tak naprawdę te opcje są tu kosmetyczne. Teraz, nie? Tylne, tutaj dyfus, nie no, chyba sobie jaja robią. Usuń kaczki, a! Są kaczki? No dobra. Wolę bez tych dziwnych kaczków. Niech będzie bez kaczków. Kaczki. Nadwozie, drzwi. O, no tutaj spoko. Podoba mi się takie.
47 tysięcy mi zostało. Błotniki. To powinno być wszystko za darmo, okej? Okay? Jeśli kupujesz sobie ulepszenie za 600 tysięcy, samochód za... No kuźwa, to teraz w tym momencie, jeszcze nie tuningując dalej, to już kosztuje 2 miliony ten samochód. 2 miliony! Co ja kupiłem? Bez wentylatorów. Bardzo dobrze, ma być gładki. Silnik, blok silnika. Aha, tu możemy zmienić. Nie, za 24 tysiące standardowe mi wystarczy. Jest okej. No jeśli chodzi o wydech, to chyba tutaj mamy coś podobnego, jak mieliśmy wcześniej. Standardowy jest ekstra. Kurde, zobaczcie, i w dodatku za darmo. Dobra, weźmy tego za 3000. Grille. No tutaj standardowy, zajebisty, podoba mi się. A poza tym tańszy. Dodatki. Można usunąć te zapinki. Nie, standardowe zapinki są ekstra, podobają mi się. Maskę możemy zrobić z włókna. No to już konkrecik, może zostać. Kalksony, no to tutaj... Kurde, jeszcze mi trochę kasy starczy. Nie wiem, zobaczymy wnętrze. Deska. Łe, nie, standardowa mi się podoba. Nie ma mowy. Tutaj, nie, standardowe. Ma być wypas w środku. Siedzenia możemy zmienić, 13 tysięcy. Jakie są standardowe? No standardowe dupa trochę. Ale zielone pasy, może będzie można to zmienić. Choler. No nie starczy mi kasy na ten tunik. Kierownicę. Standardowa całkiem spoko. 22 tysiące. No mówię, to powinno być za darmo. Standardowa jest ekstra. Podświetlenie. O, podświetlenie możemy sobie kupić. 19 tysięcy mi zostało. Czy wystarczy mi kasy? Do końca. Okej. Okay. Zmienimy widok. Jak to ze zewnątrz wygląda? Dodatkowy kolor wnętrza. Wiecie co, mi tak nie podoba mi się. Wolę bez. Reflektory to już patrzyliśmy. Spoiler, oznaczenie, tablica. Tablicę sobie możemy wziąć ludzkową. Białą. Ale co tu, nie ma dalej opcji? Ej, dziwne trochę. No dobra, dach już sobie patrzyliśmy. Ile mi kasy? 19 tysięcy. Wiecie, ja tyle hajsu miałem, no! Ale są jakieś zniżki na kolory. No teraz jaki tu? Ooooo! Ale wygląda, ale super! Ekstra, bierzemy. Perłę jakąś do tego. Ale ekstra kolorek, ale mi się podoba. Wow! Super. Nie wiem, taki morski błękit. Fajnie przy światłach wygląda nawet. Taki jaśniejący, diamentowy błękit. 11 tysięcy, nie mam na to kasy. Musimy coś tańszego wybrać. Trzeba trochę tutaj... Księgowa tam mówi, że nie, Lucek, tego nie. No dobra. Oliwkowa zieleń wygląda fajnie. I cenowo. Też. Dobrze, zobaczmy dalej, co my tu mamy. Kolor wykończenia? No to co, no tutaj to musi być czarny. Gdzie tam czerwony? Kurde, no fajnie wygląda ten czerwony, podoba mi się. Ale nie pasuje do tego koloru z przodu. Ale też znowu taki czarny, że czarny... Wszyscy ładują pewnie tu czarny. To ja dam... może... Coś takiego. Grafit, ale zobaczcie, ten grafit taki zielonkawy się robi, nie? Bo mamy tutaj ten oliwkowy. Węglowa czerń. O, to fajnie, to co nam się tutaj podoba. Ło? A, dobra, to jest kolor, okej. Okay. Aha, okej, okay, to mamy. W środku? Nie, no standardowy kolor jest ekstra. Możemy emblemat taki malutki tutaj sobie dać. Dach. To już patrzyliśmy. Możemy sprzedać za... 1 200 000. Szalałeś chyba. Kurde. Nie. Na taki drogi tuning osiągów to ja nie mam pieniędzy. Felgi standardowe są fajne. Zmienił mi się kolor tych pasków, tak? Mógłbym ewentualnie dać jakieś inne, ale te standardowe są fajne z dwóch względów. Po pierwsze, ładnie wyglądają. No dobra, z trzech względów. Po pierwsze, ładnie wyglądają, po drugie, zajebiście wyglądają, a po trzecie są za darmo. Więc z tym trzeba... O, z tym trzeba dealać. Tutaj mamy kulot... Nie, kulotpornych na razie nie kupuję. Na razie ten samochód będzie taki zniszczalny.
dajmy sobie to przyciemnienie, a jeszcze mi starczy. Słuchajcie, starczyło mi na tunik tego samochodu. Jestem w szoku, ale nie jest to wymaksowanie, bo jeszcze tam turbo i te inne pierdoły można dokupić, ale mniej więcej tak chciałem, żeby wyglądał. No co mnie najbardziej boli? Standardowa wersja ma ten odchylany spoiler, ale też jest to taka mała ławeczka, która tam z tyłu gdzieś się odchyla troszeczkę. W T20 wygląda to lepiej niż tutaj. To ta ławeczka to taka sobie jest. Natomiast nie podoba mi się troszeczkę, że w tej wersji ulepszonej jest taki przebajeżony z przodu, wiecie? Okej, reflektory wyglądają spoko, tak? Ten tył, no może jeszcze być. Ale moim zdaniem trochę te wloty takie przebajeżone, ta dokładka... Wow! Jak on mocno może skręcić kołami. Duży kąt skrętu ma skubaniec. Jaki ten samochód jest po tuningu? W sumie taki sam w prowadzeniu, przyspieszaniu. Nie odczułem jakichś specjalnych różnic, powiem wam. Ten tuning sami widzieliście jaki był. Okej, samochód troszeczkę się tam zmienił, wygląda inaczej. Nie wiem czy... Ja nie wolałbym na przykład standardowej wersji z tym skromnym, ale jednak odsuwanym i jakoś tam reagującym spoilerem, fajnym dodatkiem do tego auta. Troszeczkę wydaje mi się teraz przebajeżony tym tuningiem, wiecie? Nie jest to znowu też jakieś wyjątkowe auto, jeśli chodzi o tuning. Nie ma tam jakoś, wiecie, nie wiadomo jakich fajnych modyfikacji, jak na przykład miało to LG, Retro LG, tak? Jak wam pokazywałem. Tutaj nie ma jakichś takich radykalnych opcji, tak? Jakichś tam zmian. Nie możemy tego samochodu tak mega spersonalizować, jakoś zmienić totalnie jego wygląd, sprawić, żeby wyglądał zupełnie inaczej niż samochód naszych kolegów, tak? Więc no musicie się zastanowić nad jego kupnem. Gdybym ja go miał kupić drugi raz, nie wiem, czy bym to zrobił, powiem wam szczerze. Troszeczkę tego zakupu żałuję, a może bardziej żałuję tego ulepszenia, bo wprowadziło troszeczkę tak kilka takich zmian, które mi się nie podobają. A czy jeśli wam się podoba ten tuning i taki samochód, to oczywiście możecie się na niego szarpnąć pod względem osiągów. No jest to kolejny super samochód, tutaj nie ma żadnych rewelacji, tak. Możemy zobaczyć ewentualnie na te zegary, jeśli nie są akurat w tym modelu zbugowane. Zresztą nie ma co patrzeć, bo ja i tak go pod względem osiągów nie ulepszałem, więc tutaj o, teraz bez ulepszenia ma... A co ja patrzę? O nie, dobrze. Myślałem, że on ma 142 km na godzinę tam na liczniku napisane, a to jest 140, tylko po prostu te liczniki nie widać tak wyraźnie. No teraz jedzie z prędkością tam 120 mil na godzinę, no bo nie jest ulepszony, ale po ulepszeniu na pewno będzie jeździł gdzieś koło 140, to nie jest dla nikogo nic zaskakującego. No i przyspieszenie na pewno też będzie troszeczkę lepsze, tak? Nie wiem czy odczuwalnie, to już trzeba by było jakoś tam zbadać, aczkolwiek ja tutaj się skupiam bardziej na wyglądzie tego samochodu i na odczuciach związanych z prowadzeniem. Jeśli chodzi o prowadzenie, naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo fajnie, bardzo dobrze trzyma się samochód drogi, ale też nie ma jakichś takich specjalnych rewelacji, jeśli chodzi o, nie wiem, o to, żeby samochód nam się jakoś super fajnie prowadziło, tak wiecie, żebyśmy mieli z tego taki wielki fan, nie? Jak w przypadku właśnie Retro LG, które mi się bardzo spodobało na przykład. Chociaż jego tuning też był drogi, tak? To jednak tamto LG mi się bardziej podoba pod tym względem. Piszcie co myślicie o tym samochodzie. Wiem, że już część z was kupiła to auto i ma w swoich garażach. Natomiast ja myślę, że warto się wstrzymać i poczekać na jakiś inny samochód. Albo jeśli macie jeszcze, to zainwestujcie w Retro LG, bo jest dużo, dużo ciekawsze moim zdaniem. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że on się podobał. Trzymajcie się, na razie, pa pa. W sumie to muszę powiedzieć o czymś jeszcze. Podoba mi się pierdzenie. Bardzo fajnie pierdzi. Czasami tak dłużej popierdzi. To mi się bardzo podoba. Tak? No to jest jedyna chyba... Nie wiem, czy wcześniej tak było, ale po tym tuningu chyba jakoś tak fajniej pierdzi. Podoba mi się to. No a co do dźwięku, też się troszeczkę zmienił po tym tuningu. Przed tuningiem no brzmiało moim zdaniem chyba nawet lepiej, ale ciężko mi teraz powiedzieć jak nagrywam, tak? To musicie też wy stwierdzić w komentarzach.